Kiedyś myślałam, że żyjemy w państwie prawa. Myślałam, że... To stanowczo źle koleżanka myślała. Powtórzę to jeszcze raz, bo chyba nie trafiło do wszystkich. Otóż, jeżeli prokuratura złoży przeciwko tobie akt oskarżenia, to masz 98%, słownie 98% szans na to, że zostaniesz skazany. No tak właśnie wygląda statystyka i tąże statystyką chwali się również prokuratura na swoich rządowych stronach. A konkretnie chwali się swoją skutecznością, że 98% aktów oskarżenia prokuratury kończy się prawomocnym skazaniem. A jak wiadomo, statystyka to statystyka, czyli po prostu 98% osób, które lądują w sądzie, jest skazywanych, niezależnie od tego, czy jest winnych, czy nie. No ale dobrze, żeby nie był gołosłowny, posłużymy się przykładem. Moim przykładem. Otóż w cieszyńskim sądzie rejonowym zostałem skazany, a później ten wyrok został podtrzymany przez sąd okręgowy w Bielsku-Białej w sprawie, w której zeznawało m.in. 6 policjantów, z czego, uwaga, 5 na moją korzyść. No ale żeby tego było mało, zeznawało 2 biegłych psychologów. I teraz uważaj, też na moją korzyść. Ale to oczywiście nie przeszkodziło ani sądowi pierwszej, ani sądowi drugiej instancji skazać mnie. Ale była jeszcze jedna ciekawa sprawa. Tym razem nie moja, ale również w cieszyńskim sądzie. Sprawa dotyczyła rzekomych fałszywych zeznań. Chodziło o to, że świadek zeznający w jednej ze spraw został pomówiony przez osobę, której nie było na miejscu, o to, że tej osoby nie było na miejscu. No ale to nie jedyna osoba, której nie było na miejscu w tej sprawie. Otóż ta osoba, która donosiła o tym, że rzekomo osoby oskarżonej nie było na miejscu zdarzenia, w związku z czym składała fałszywe zeznania, jako świadka podała swojego ojca, który, uwaga, też nie był na miejscu. W związku z czym na sprawie zeznawał o tym, co się działo, nie będąc na miejscu, bo był wtedy w pracy. I żeby było śmieszniej, to na tejże sprawie sądowej te osoby o tym mówiły, że ich nie było na miejscu. No ale oczywiście to nie byli jedyni świadkowie. No, zeznawał jeszcze świadek, który był obcy dla obydwu stron. No i zeznania tego świadka obcego dla obydwu stron, no, potwierdzały wersję osoby oskarżonej. Ale to też nie wszystko. Tak więc jedziemy dalej. Otóż w czasie postępowania przygotowawczego w prokuraturze, gdy osoba, która była podejrzana jeszcze wtedy, została zaproszona do prokuratury, informowała prokuraturę o tym, a raczej wnosiła o to, ażeby prokuratura sprawdziła BTS-y z prywatnego telefonu, ażeby potwierdzić, że jednak ona była w tym miejscu i zeznawała zgodnie z prawdą. No ale że pan prokurator nie był zbyt chętny, żeby wpisywać cokolwiek do protokołu, no więc taki wniosek został złożony do prokuratury pisemnie. No ale że to nie szło w parze z jego tezą i z procesem przygotowawczym i ze sporządzaniem aktu oskarżenia, no gdzieś to zniknęło, schowało się do szuflady, BTS-y nie zostały sprawdzone. Ten świadek obcy dla stron również nie był przesłuchany w prokuraturze, tylko dopiero w sądzie, bo tego również prokurator nie chciał zrobić. Mówię tutaj oczywiście o prokuraturze rejonowej w Cieszynie. No w związku z tym, że tak to wyglądało, no to w sądzie adwokat osoby oskarżonej złożył wnioski dowodowe, wśród których był właśnie ten świadek obcy dla stron, wśród których było przeprowadzenie eksperymentu procesowego i wśród których również był wniosek o sprawdzenie BTS-ów z telefonu prywatnego osoby oskarżonej. Oczywiście wszystkie wnioski dowodowe, oprócz przesłuchania tego świadka, zostały jakby oddalone, albo w zasadzie to w ogóle nie wzięte pod uwagę, ponieważ proces toczył się około 1,5 roku i po 1,5 roku
gdy był wyznaczony kolejny termin i pan mecenas wraz z osobą oskarżoną stawili się na sprawie w sądzie, został ogłoszony po prostu wyrok. No wyrok oczywiście skazujący, który, żeby było śmieszniej, został podklepany również w apelacji przez Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej. Pani sędzia oczywiście nie zrobiła sobie nic z tego, że nie sprawdziła BTS-ów. Po prostu stwierdziła, że po takim czasie to już nie ma sensu. To oczywiście stworzyło nie dające się usunąć wątpliwości, które powinny być rozstrzygnięte na korzyść oskarżonego. No ale nie w tym przypadku, bo mam wrażenie, że niektórzy sędziowie, a w szczególności jeżeli chodzi właśnie o Sąd Rejonowy w Cieszynie, czy też w Bielsku-Białej, też tutaj w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie mieszkam, no zapomnieli o czymś takim jak zasady, na których zostało prawo zbudowane. W związku z czym została skazana osoba niewinna. Ale mało tego, świadkowie, których nie było na miejscu, a zeznawali w tej sprawie i przyznawali się, że nie było ich na miejscu, zostali uznani za świadków w pełni wiarygodnych. Osoby pomawiające oczywiście do dnia dzisiejszego żadnych konsekwencji nie poniosły. Nie poniósł konsekwencji żaden sędzia, nie poniósł konsekwencji żaden prokurator. I gdzie jest w tym momencie Rzecznik Praw Obywatelskich? Gdzie jest minister sprawiedliwości? Dlaczego takie wydarzenia mają miejsce w państwie, które śmie się nazywać państwem prawa? W sądach, które śmią twierdzić, sędziowie są sądami niezawisłymi, wolnymi i aż mi się chce śmiać, sprawiedliwymi. I zastanawiam się, czy w tych niektórych sądach to po prostu konkretne osoby mają jakiś patent na prawdę, czy to jest kwestia korupcji, czy to jest kwestia głupoty ludzi. A może złośliwości wobec ludzi, którzy głośno wypowiadają się na temat tego, co się właśnie w tych miejscach, w których powinna być sprawiedliwość, a schowała się w piwnicach, wypowiadają. Pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że kiedyś was sprawiedliwość dosięgnie. Być może tą sprawiedliwością będę ja.